Sezon wakacyjny w pełni. Niestety nie wszyscy mieli okazję, aby skorzystać z urlopu poza granicami naszego miasta. Zapytaliśmy więc Jaworzan, w jaki sposób spędzają wakacje w mieście. W mieście. No, u nas tutaj w Jaworze, tutaj na przykład na Jaworniku jest bardzo ładne miejsce, gdzie nad wodą można mile spędzić czas. Dlaczego? Dzieci wysłać na półkolonie, które są darmowe. Akurat prowadzę takie przy szkołach numer 1 i numer 5 i okazuje się, wszystko jest za darmo. Tylko żyć i nie umierać. A dorośli? Basen jeden, basen drugi, zalew. Dobra książka, nie? Pani Irenko? I wszystko. Wakacje w mieście można na przykład spędzić w muzeum, na różnych warsztatach oraz zajęciach organizowanych przez ECMEN. No oczywiście myślę o aktywnym wypoczynku, a więc na pewno można wsiąść na rower, pojechać na Jawornik na przykład, do wąwozu Myśliborskiego, można również na Jaworniku poplażować, pójść na basen, na Słowiankę Krytą, bądź do Parku Miejskiego na basen otwarty, no i spacerować ulicami naszego miasta. Można iść na Jawornik, na basen, na kryty basen. No nie, można na rower iść, na basen, popływać z kolegami, gdzieś pochodzić. Tutaj u nas jest kręgielnia, to na kręgle. Dużo jest sposobów. Nie wiem, ja to na ryby lubię jeździć. Ze znajomymi, z przyjaciółmi na grillach, na działkach. Na spotkaniach są miejsca w Jaworze naprawdę warte do imprezy, miłe spędzonego czasu, jak Jawornik, Park Miejski. O, w mieście jest wiele atrakcji, nawet w Jaworze. Można wszędzie i na zalew pójść. No w ogóle jest pięknie w Jaworze. W minioną sobotę w ramach 17. edycji koncertu w pokoju odbył się koncert jazzowy tria Krzysztofa Herdzina. W murach Kościoła Pokoju rozbrzmiał fortepian Krzysztofa Herdzina, kontrabas Roberta Kubiszyna oraz perkusja Cezarego Konrada, wprowadzając przy tym niezwykłą i magiczną aurę łączącą zabytkowe wnętrze z czarną duszą jazzowego brzmienia. Kolejny koncert, tym razem finałowy, odbędzie się 17 września o godzinie 18:00 w 10. rocznicę wpisania Kościoła Pokoju na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Orkiestra barokowa Concerto Polacco pod przewodnictwem organisty Marka Toporowskiego wykona koncert muzyki dawnej na instrumentach z epoki. Kierownikiem artystycznym wydarzenia jest Anna Grężpan, zaś słowo o muzyce poprowadzi Elżbieta Szomańska. Magia miejsca oraz niesamowite brzmienia barokowych instrumentów, tak pasujących do otoczenia, na pewno nie zawiodą oczekiwań publiczności. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 17 września o godzinie 18:00 do Kościoła Pokoju. 8 lipca w Starostwie Powiatowym w Jaworze odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Spotkaniu przewodniczył wicestarosta Michał Lenkiewicz. Przewodniczący przypomniał zebranym cele główne i szczegółowe Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz nowe zadania do realizacji w zakresie promocji zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Wielosektorowy charakter Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wymaga włączenia się wielu podmiotów i organizacji z terenu województwa. W realizacji zadań wynikających z programu mogą uczestniczyć również organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin. Najistotniejszymi działaniami podejmowanymi w ramach realizacji programu będą skoordynowane działalności opieki zdrowotnej z różnymi formami pomocy i oparcia społecznego, unowocześnienie lecznictwa psychiatrycznego opierające się na założeniach modelu środowiskowego i polegające na przekształceniu dużych szpitali psychiatrycznych w placówki specjalistyczne, tworzeniu oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, zwiększeniu udziału poza szpitalnych form opieki zdrowotnej, w rehabilitacji psychiatrycznej oraz tworzeniu sieci centrów zdrowia psychicznego. Na posiedzeniu przedyskutowano aktualne możliwości powiatu w zakresie realizacji nałożonych nowych zadań dotyczących zdrowia psychicznego. Dokonano ustaleń odnośnie organizacji pracy zespołu oraz ustalono wstępny termin drugiego posiedzenia zespołu na 8 września bieżącego roku.
10 lipca na Stadionie Miejskim w Jaworze odbyły się zawody o Puchar Burmistrza Miasta Jawora w ramach Pucharu Polski Strongmanów. Rywalizowano w wielu konkurencjach, m.in. spacer farmera, podnoszenie opony, waga płaczu oraz przyciąganie ciągnika o masie 5 ton. Zwycięzcą został Sławomir Toczek z Kościerzyna. Na drugim miejscu plasował się Michał Kopacki. Trzecie miejsce uzyskał Wojciech Jastrząb. Na czwartym miejscu plasował się Grzegorz Brodowski z jaworskiego klubu Puszek Team. Zawody poprowadził sędzia Ireneusz Kuraś, który zaangażował w zabawę również siłaczy z publiczności. Nie zabrakło licznych atrakcji oraz zabaw dla najmłodszych, jak i aukcji na rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze, dzięki której zebrano 1350 zł. Od 26 do 28 sierpnia odbywać się będzie 15. edycja Międzynarodowych Targów Chleba. W tym roku gwiazdami imprezy będą Kamil Bednarek z zespołem Starguard Muffin oraz Bratanki. Koncerty dofinansowane zostaną ze środków unijnych kwotą 122 tysięcy zł. Zorganizowanie imprezy w tym roku powierzono firmie Holiday Art, która wygrała przetarg ogłoszony przez gminę. 21 lipca na Bolkowskim Zamku odbędzie się kolejny zlot fanów gotyckiego rocka. Głównymi gwiazdami tegorocznych koncertów będą polski zespół Kloster Keller, niemieckie Santa Hates You oraz Atari Teenage Riot. Sobotnie koncerty otworzy zespół Moonlight. Od czwartku do niedzieli trwać będą gotyckie imprezy w klubie Hacienda. W każdym dniu koncerty zaplanowano od godziny 15 do białego rana. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.